Witajcie. Ten filmik przedstawia psa asystującego przy osobie poruszającej się na wózku. Pies nie tylko podąża przy wózku bez smyczy, ale i podaje zgubione przedmioty. Inny materiał o zgubionych przedmiotach możecie obejrzeć tutaj. Takie poruszanie się przy wózku nie jest dla psa łatwym zadaniem, ponieważ osoba na wózku porusza się powoli. Pies trzymając się obok musi być skoncentrowany, ponieważ nie jest to naturalne tempo spacerującego psa. W Polsce jest niewiele psów asystujących osobie niepełnosprawnej przy wózku. Powód? Mało kto się tym zajmuje, a organizacje, które już to robią, chcą za takiego psa kolosalne pieniądze, których większość niepełnosprawnych po prostu nie posiada. Pies, który ma być asystentem, nie musi być szkolony do tej funkcji latami, ale też takie szkolenie nie jest łatwe. Ważniejszy jest charakter psa. Taki pies powinien być zrównoważony, skupiony na opiekunie i opanować swoje emocje na rozkaz opiekuna, gdy zostanie sprowokowany. Musi znać podstawowe komendy i wykonywać je w każdych warunkach. Dopiero takiego psa można poddać właściwemu szkoleniu na psa asystenta, najlepiej pod okiem szkoleniowca, który potrafi takie szkolenie poprowadzić. Tak wyszkolony pies jest nie tylko świetnym pomocnikiem osobie niepełnosprawnej, ale również jej przyjacielem. Psy asystujące nie tylko sprawdzają się jako pomocnicy i towarzysze przy wózku, ale również w domu, co można obejrzeć w tym filmiku. Przedstawionym materiałem chcę zachęcić opiekunów psów, żeby wzmacniali więź ze swoim czworonogiem poprzez kształtowanie zrównoważonego charakteru, ćwiczenie podstawowych komend oraz zabawę. Szczególnie jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, pracuj ze swoim psem, żeby był dla Ciebie wsparciem i pociechą. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie podjąć kroki, by poszkolić psa jako psa asystenta, pytaj w komentarzach lub na Facebooku, link pod filmem.
Jeśli obejrzałeś filmik do końca, bardzo dziękuję i zachęcam do postawienia kciuka w górę i subskrypcji.